Dzień dobry. W mojej kolejnej rozmowie podczas cyklu rozmów Media Marketing Polska moim gościem jest dyrektor marketingu na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe, Jerzy Hołub. I chciałem tak tytułem wstępu powiedzieć, że Impact to nie tylko scena główna, ale także parę mniejszych scen, co nie znaczy, że mniej ciekawe wydarzenia tam się dzieją. I właśnie jedna z tych scen jest pod patronatem Mastercard. I tam dzisiaj, Jerzy, miałem okazję obejrzeć i wysłuchać go w dwóch panelach dyskusyjnych. Więc może o tym drugim później, a teraz o pierwszym, który był chronologicznie, w którym można powiedzieć, że był w dużej mierze skoncentrowany wokół strategii, takiej waszej bardzo ważnej strategii Data for Good, dane dla dobra, tak? Można tak powiedzieć, tłumacząc. To jest dowód na to, że niektóre rzeczy brzmią lepiej po angielsku niż po polsku. Tak, dosłownie tłumacząc. I waszych projektach, które realizowaliście we współpracy z agencją McCann, a mówię o tym też dlatego, że jakiś czas temu w tym miejscu siedział Wojciech Borowski z McCanna i pewnie też mówił jakieś rzeczy, o których jeszcze nie miałem okazji wysłuchać, ale no myślę, że zacznijmy od tego, od tych projektów, żeby powiedzieć, jak właśnie można dane wykorzystywać dla dobrych celów. Wiesz, to jest bardzo szeroki, bardzo duży temat, który brzmi niezwykle górnolotnie, a sprowadza się do bardzo, wierzymy, praktycznych i konkretnych rzeczy. I teraz my rzeczywiście w Polsce mamy ten olbrzymi przywilej, że mamy hub i to jest team, który pracuje nad danymi, który agreguje dane, które te dane analizuje i które na bazie tych danych wyciąga niesamowite wnioski, co otworzyło przestrzeń, żeby tworzyć też projekty, nie chcę powiedzieć marketingowe, bo to niepotrzebnie zawęża ten temat, ale tworzyć aktywacje, które my wierzymy, że mogą dać ludziom wartość właśnie w oparciu o nasze dane. I ten sposób myślenia jest nam teraz bardzo, bardzo bliski. Można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju pasja polskiego oddziału Mastercarda i projekty, które wychodzą z Polski oparte o dane, bardzo często są wdrażane na innych rynkach. Takimi rynkami są Stany, Kanada. To jest ten przykład takiego case'u, gdzie projekt wychodzący z takiego rynku jak Polska jest inspiracją do tego, żeby robić go na zupełnie innych geografiach, na zupełnie inną skalę. Mówiłeś podczas tego panelu, o którym wspomniałem, tego poświęconego właśnie danym i tym projektom opartym na danych, o takiej odpowiedzialności, którą wy bardzo serio traktujecie, że dane to jest wielkie bogactwo, wielkie zasoby, które można wykorzystać, ale jest też kwestia odpowiedzialności etycznej, którą wy, jak mówisz, macie wysokie standardy w tej mierze. To jest tak, że my rzeczywiście ten standard mamy bardzo wysoki i on jest bardzo restrykcyjny. I to nie jest puste hasło, bo to taki wysoki, restrykcyjny standard dla marketera ma też swoje konsekwencje. I teraz tak, my dane zawsze mamy zanonimizowane i zagregowane i tak do nich podchodzimy, ale mamy też taką zasadę, która mówi o tym, że my zbieramy dane, pozyskujemy dane do momentu, który jest niezbędny, żeby dostarczyć usługę użytkownikowi. Jeżeli jakakolwiek informacja nie jest już do tego potrzebna, no to my tej informacji gromadzić nie będziemy. Dla marketera to jest bardzo konkretne ograniczenie, bo to oznacza, że my mamy ograniczone możliwości optymalizowania kampanii, czy ograniczone możliwości optymalizowania działań. Ale wierzymy, że to jest to właściwe podejście, to znaczy to jest podejście, które jest etyczne, a to oznacza, że za taką decyzją idą też pewnego rodzaju ograniczenia. No i moje życie jako marketera pewno jest trudniejsze w Mastercard niż byłoby w jakiejś innej organizacji. Ja teraz zrobię taki pomost między tym jednym panelem a drugim i właśnie tym łącznikiem będą dane, bo to, co było dla mnie bardzo ciekawe w rozmowie o gamingu, bo to jest ten drugi temat, o którym, czy właściwie główny, którym chcemy się zająć dzisiaj, no myślę, że tam jest istotny ten stereotyp gamera
i tak sobie pomyślałem, że dane są właśnie sposobem, żeby z tym stereotypem, może nie walczyć, to może jest złe słowo, ale rozbrajać go jakby, tak? A ten stereotyp to jest pewnie, opowiadałeś o tym, taki stereotyp takiego trochę młodziana z nadwagą, który siedzi z chipsami i piwem w jakimś, w jakiejś piwnicy, tak? I no, to jest taki obraz gamera, który często pokutuje. To jest bardzo zaskakujące, dlatego że w Polsce gaming to jest pasja, którą kultywuje 20 milionów osób. 20 milionów. 20 milionów. Jeżeli popatrzymy na gaming szeroko, bo to jest bardzo szerokie, szerokie pojęcie. I z jakiegoś powodu bardzo mamy mocno wdrukowaną w głowę takie wyobrażenie, że to jest temat, który dotyczy wyłącznie chłopców, a nie na przykład dorosłej populacji. Dane pokazują coś kompletnie odwrotnego. 60% gamerów to są osoby pomiędzy 25 a 40 rokiem życia. Marki też czasami popełniały taki błąd, myśląc o tym, że to źle rozumieją swoją grupę docelową. W gamingu rzeczywiście mam nadreprezentację mężczyzn, ale jest też bardzo duża grupa kobiet, która gra. My widzimy też całą masę transakcji, które dzieją się w świecie gamingu. Więc jeżeli popatrzymy na dane, no to okaże się, że gaming jest tym obszarem, który ma marketingowo olbrzymi potencjał, też w tych grupach, które są komercyjnie bardzo ważne. A powiedziałeś o tej dużej bardzo grupie odbiorców, to tak się zapytam, bo ja trochę już jestem powyżej tego progu. Czy też jeszcze się kwalifikuję na gamera? Absolutnie, absolutnie tak. My widzimy, że wiesz, gaming jest strasznie szerokim pojęciem. I teraz, jeżeli popatrzymy na gaming na mobilu, no to zobaczysz zupełnie innego użytkownika niż wtedy, kiedy popatrzysz na League of Legends. W gaming chodzą też planszówki. Ludzie często myślą o tym, że planszówki to już jest taki relikt przeszłości. To jest biznes, który się rozwija, to jest biznes, który ma olbrzymią skalę. Ludzie są gotowi zapłacić naprawdę duże pieniądze za planszówki. One też mają tutaj masę innowacji w tym obszarze. W związku z czym warto popatrzeć na dane i nie zatrzymywać się na etapie takiego pustego stereotypu, no bo jak popatrzymy na dane, to zobaczymy olbrzymie możliwości. Tak, ty lubisz mówić tak, że wy w Mastercard jesteście pasjonatami danych i rzeczywiście wyciskacie z tych danych bardzo dużo. Chciałbym, żebyśmy teraz tak popatrzyli jeszcze od strony marek, marki a gaming. Czy pojawiła się też kwestia taka podczas tego panelu, czy to jest obszar dla marek z każdego obszaru? No, wy jako Mastercard jesteście związani z branżą finansową, no to chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, czy tam jest właśnie, czy w gamingu jest miejsce dla każdego, czy może jest też jakieś, widzisz, że któraś z branż może jakby większe z tego korzyści mieć? Jak popatrzymy na skalę biznesu, to bardzo szybko zobaczysz, że gaming generuje większe revenue niż muzyka i film razem wzięta. Pokazuje, jaka to jest skala i jak wielu tam jest konsumentów. Chyba było, że trzy razy było chyba, tak? Tak. Że to zrobiło na mnie wrażenie. Więc te liczby są niesamowicie wysokie. To tak. Pokazuje, jak wielu ludzi jest wkręconych w gaming, jak dużo spędzają tam czasu. A jednocześnie, jak popatrzysz, ile marek jest aktywnych, no to zobaczysz duży rozjazd. Dużo więcej marek wchodzi w film, dużo więcej marek wchodzi w muzykę niż w gaming. Dlaczego? No głównie dlatego, że gaming jest o interakcji. I to jest takie środowisko, w którym konsument wróci do ciebie z informacją. To nie jest tak, że będziesz wyświetlał swój brand i to załatwi sprawę. Tutaj użytkownicy oczekują, że dasz jakąś wartość i będziesz gotowy usłyszeć, co oni mają ci do powiedzenia. W związku z czym to jest pole dla każdego brandu, to jest pole dla każdego marketera, ale to nie jest łatwy spacer. Nie jest to też pole minowe, już też nie przesadzajmy. Natomiast tutaj sprawdzam w gamingu, jest bardzo, bardzo szybkie. W związku z czym, jeżeli chcesz zrobić fajną akcję w świecie gamingu, no to punktem wyjścia jest pytanie, po co tam jesteś i co dajesz użytkownikowi. Ludzie lubią grać w grę, nie lubią być od tych gier odrywani. I nie przychodzą tam po to, żeby oglądać reklamy. W związku z czym, jeżeli pomysł na markę jest taki, żeby po prostu pokazać swój brand, to pewno to nie do końca zadziała. Ale jeżeli znajdziemy taki sposób, żeby dać użytkownikom wartość, to się nagle okaże, że to jest bardzo skuteczne komercyjnie. I teraz jak ja patrzę na takie naprawdę bardzo duże kampanie, które my robiliśmy
w Europie Środkowej, no tam są bardzo, to są to też działania, które miały olbrzymią moc akwizycyjną. Ale to też są kampanie, które są bardzo ciekawe, dlatego że one właśnie nie polegają na pokazywaniu swojego logo, tylko znalezieniu jakiegoś takiego elementu gry, który pozwoli złapać interakcję z użytkownikiem. Pewna najbardziej skuteczna kampania, którą ja widziałem w ostatnim czasie, to była Komerční banka w Czechach, oparta o League of Legends. I tam pomysł był taki, żeby złapać dwa elementy, które były fajne w gamingu. Pierwszy, bardzo emocjonalny, polegał na wykorzystaniu IP rights i osadzeniu marki w świecie gamingu, wykorzystanie bohaterów, zbudowanie takiej interakcji właśnie opartej o bohaterów League of Legends, ale równolegle myśmy mieli bardzo taką racjonalną propozycję dla klienta w postaci zniżek, dodatkowych benefitów, takich bardzo racjonalnych. I to połączenie takiego racjonalnej korzyści i bardzo emocjonalnej okazało się niesamowicie skuteczne sprzedażowo. Skuteczne w segmencie 30-40 męskim, którego bardzo trudno uwieść. A to był sposób na to, żeby te zatwardziałe męskie serca w średnim wieku otworzyć, i to z dużym sukcesem. Mhm. Czyli można powiedzieć, że trochę jako Mastercard przecieracie szlaki, tak? Bo może nie w sensie, że to jest zupełnie nowy obszar, ale ciągle mamy takie wrażenie, że marki jakby nie do końca są przekonane do tego, że ten obszar gamingu jest równie ciekawy, wartościowy i że warto tam się pojawić. To jest na pewno obszar, w którym jest nadal olbrzymie pole do innowacji, próbowania nowych rzeczy, dlatego on jest tak ciekawy. Zaczęliśmy, jak Cię przedstawiałem, to wybrzmiało to, że jesteś dyrektorem marketingu na Polskę, Czechy i Słowację. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na te rynki. Z jednej strony mam pytanie o to, na ile te rynki są do siebie podobne, na ile można je traktować jako, wiesz, jeden region, który jest no właśnie jakąś tam spoistą całością, a na ile są jakieś różnice między tymi, między na przykład Polską a Czechami, no bo Słowacja jest mniejsza znacznie. No to Słowacy by się nie zgodzili pewno i się kłócili. Wiesz co? To jest tak, że są marki także w tej naszej branży, które preferują takie globalne podejście, czyli powstaje globalna kampania, która jest adaptowana na poszczególne rynki. Pewno wtedy bardzo ważne jest to pytanie, na ile te rynki, na których pracujesz, są bliskie, jak zbudować między nimi synergię. W Mastercard mamy odwrotne podejście i my wierzymy, że bardzo duża moc jest w tym, żeby zrobić coś, co będzie lokalnego, co będzie rezonowało z lokalnymi potrzebami, i wtedy nie musisz inwestować gigantycznego budżetu w media, żeby ludziom cały czas pokazywać ten globalny komunikat, tylko robisz coś, co zarezonuje z lokalną potrzebą, z lokalnym sercem, i marka zyskuje zupełnie inną trakcję. To jest pewnego rodzaju zakład, które podejście jest bardziej efektywne. Tym samym dla nas pytanie, czy Czesi, Słowacy i Polacy są tacy sami? Kompletnie nie, i właśnie na tym budujemy. A im dłużej pracuję na tych rynkach, tym bardziej widzę, że dużo nas łączy, ale też bardzo dużo dzieli. Wracając jeszcze na moment do tego, od czego rozpoczęliśmy tą rozmowę, czyli tych projektów, no ostatni z nich to Gdzie jaki biznes. Mówię o tych projektach, trzech projektach, które no nawiązują do tej strategii Data for Good. Chodzi mi o to, że można chyba patrzeć na to tak, że Polska, Czechy i Słowacja są takim trochę poligonem doświadczalnym, na którym pewne innowacyjne pomysły są rozwijane i budzą one potem zainteresowanie, że tak powiem, w szerokim świecie. W dużej mierze masz rację. Teraz to wynika pewno nie z tego, że te rynki są poligonem doświadczalnym, bo w tej części Europy słowo poligon zawsze sprawia, że wszystkim cierpnie skóra. Tylko z czegoś troszkę innego. Jesteśmy przedstawicielami Europy Wschodniej, tak powiedzą Polacy. Jesteśmy przedstawicielami Europy Środkowej, tak powiedzą Czesi i Słowacy. Ale nasz region ma to do siebie, że my mamy olbrzymią przewagę, bo mamy masę problemów. Mamy mnóstwo kłopotów, mnóstwo trudności, i tego jest u nas pod dostatkiem. I mamy bardzo mało systemowych rozwiązań. W związku z czym w Polsce, w Czechach i na Słowacji nikt nie czeka, aż przyjdzie system i rozwiąże jego problemy. Ktoś wypłaci ci jakiś
świadczenie, albo zadziała świetnie państwowa instytucja, bo wiesz z góry, że to się nie wydarzy i takie to nie jest rozwiązanie twoich problemów. W związku z czym to generuje olbrzymią potrzebę, siłę napędową do tego, żeby szukać rozwiązań. I to, co łączy te trzy rynki, to jest takie poczucie, że zawsze jakoś się da, bo musi się jakoś dać. Więc my mamy w kościach i w mięśniach takie absolutną potrzebę szukania rozwiązań, znajdowania nieoczywistych obejść systemu i trochę rozsadzania struktur, w których jesteśmy. I to połączone z takim patrzeniem biznesowym, marketingowym i brandowym potrafi stworzyć kampanie, które zadziwiają świat i które są adoptowane na innych rynkach. Więc to, co jest naszą przewagą jako ludzi z Europy Wschodniej, to to, że my naprawdę w kościach mamy w sobie przedsiębiorczość i innowacje. Mówiąc o regionie, możemy też myślę, popatrzeć na to wydarzenie, którego jesteśmy uczestnikami, czyli Impact, że też ono staje się takim regionalnym wydarzeniem, już nie tylko polskim, ważnym dla regionu, ale chciałbym zapytać o twoje osobiste doświadczenie czy przeżycia, doświadczenia związane z Impactem. Czym dla ciebie jest to wydarzenie? No, dla nas Mastercard Impact jest ukochanym dzieckiem, dlatego że my zaczynaliśmy to partnerstwo z Impactem wiele, wiele lat temu, kiedy to była bardzo mała impreza, która miała wszystkie choroby wieku dziecięcego i wspólnie z Impactem przez te choroby wieku dziecięcego przechodziliśmy. I teraz, kiedy widzę 9 interaktywnych scen, 6 tysięcy uczestników, klasę gości, którzy tutaj przyjeżdżają i skalę tego wydarzenia, no to jest dla nas olbrzymia satysfakcja. Tak, przed nami Michelle Obama. Przed nami Michelle Obama. Dziękuję bardzo za rozmowę.